Kochane dzieci, jestem waszą matką bolesną i cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Z winy złych pasterzy otworzy się szeroka brama i wiele dusz runie z wielką duchową przepaść. Bądźcie uważni. Wybierajcie zawsze ciasną bramę i wytrwajcie mocni w prawdzie, nawet jeśli zostaniecie odrzuceni przez ten świat. Nie zapominajcie, droga do nieba jest pełna przeszkód, ale się nie wycofujcie. Do tych, którzy są wierni i miłują prawdę, mój Syn Jezus, sprawiedliwy sędzia, w ostatecznym wyroku powie: przyjdźcie, błogosławieni mojego Ojca, i wejdźcie do szczęśliwej wieczności. Oto czas waszego powrotu. Cokolwiek się wydarzy, pozostańcie z Jezusem i słuchajcie tych, którzy naprawdę was nauczają drogi do nieba. Naprzód bez lęku. Kto jest z Panem, zwycięży. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.